Witamy Was bardzo serdecznie z miejscowości Milikowice na Dolnym Śląsku. Znajdujemy się na terenie gospodarstwa należącego do majątku ziemskiego Stary Jaworów. To tutaj już za moment rozpocznie się święto kukurydzy, którego głównym organizatorem jest firma Corteva AgriScience. Największą atrakcją tego wydarzenia jest labirynt kukurydziany, który zajmuje powierzchnię około 3 hektarów. Wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić coś, co będzie nas wyróżniać od innych. I akurat labirynt jest takim, myślę, że dobrym pomysłem, że rośliny kukurydzy pozwalają na to, żeby go zbudować. Jest to ciekawa atrakcja, gdzie można podziwiać tą kukurydzę. Bardzo mocno współpracujemy z gospodarstwem już od ładnych kilku lat. Natomiast w tym roku pojawiła się taka inicjatywa, żeby zrobić coś ekstra, prawda? Żeby nie tylko zrobić takie poletka demonstracyjne, gdzie oczywiście klienci przychodzą, obserwują, są tym zainteresowani, ale też planowaliśmy zrobić taki super event, że tak powiem, który też ściągnie, można powiedzieć, tutaj też ludzi niekoniecznie związanych z rolnictwem. I faktycznie, jak obserwowaliśmy przez ten cały okres wegetacji kukurydzy, przez ten labirynt przewinęło się mnóstwo ludzi. Naprawdę proszę mi wierzyć, że tutaj w ciągu weekendów, czy też nawet w dni powszednie, cały tutaj plac, gdzie dojeżdżają samochody, był pełny. Bardzo dużo ludzi, bardzo dużo dzieci, bardzo dużo młodzieży, ale też dorosłych osób, które przechodziły ten labirynt, sprawiało im to dużo frajdy. Zrobiliśmy 13 pierścieni po 5 rzędów kukurydzy, natomiast już później po zasiewie mieliśmy projekt, czy wspólnie opracowaliśmy tutaj z Pionierem projekt przejść, wyjść, wejść, tak żeby nie było za łatwo, a z drugiej strony, żebyśmy dali radę wyjść. Jest to labirynt, który ma ponad 3 hektary powierzchni w promieniu ponad 100 metrów. Także idąc bez mapy, można się bardzo łatwo zgubić i można w nim uklęznąć na dobre 2-3 godzinki, żeby go pokonać. Jak sąsiedzi zareagowali na ten labirynt? Myśleli, że tu UFO wylądowało, czy jednak nie? Były koncepcja UFO, koncepcja nawadniania, koncepcja, że był pijany traktorzysta, który akurat to siał i coś poszło nie tak. Na początku zaskoczenie, co my robimy, bo nikt tak nie sieje kukurydzy, a później się wszystkim podobało z tego, co się orientuje. Największe wyzwanie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o kukurydzę, właśnie był ten element, że musieliśmy wszystko wykonać, zanim ta kukurydza po prostu na tym polu się pojawi. Szczerze mówiąc, mieliśmy tutaj pełne obawy, czy to się uda. No, jak na szczęście widzimy, wszystko się ładnie udało. Kukurydza nie jest zachwaszczona, jest odpowiednio nawieziona. Kolby są bardzo ładnie wykształcone. No i w tym momencie kukurydza prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Do tego labiryntu wybraliśmy odmianę P9363. Jest to nasza flagowa odmiana w tym segmencie FAO. Wygląda imponująco. Odmiana jest z przeznaczeniem głównie na ziarno, jak również na kiszonkę i biogaz. Czym jeszcze charakteryzuje się ta odmiana? No, przede wszystkim rekordowym plonem. Moim zdaniem jest to w tej chwili w tej klasie wczesności odmiana o najwyższym potencjale plonowania. Jaki plon się zapowiada, proszę pana? Jakie są ziarna? Pana prognozy, przewidywania? Zacznijmy od ziarna. Ziarna obstawiam 20 ton przynajmniej. Czyli rewelacja. Rewelacja, rewelacja. A jeśli chodzi o kiszonkę? Kiszonka, plon, myślę, że powyżej 60 ton świeżej masy z hektara. Ta odmiana to jest jedna z nowszych państwa odmian? Tak, jest to odmiana pierwszy rok sprzedaży. Oczywiście była prowadzenie do sprzedaży było poprzedzone kilkuletnimi testami. I jest to nasza nowość, która spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem u naszych klientów. Oprócz labiryntu, który jest tutaj taką główną atrakcją dnia dzisiejszego,
mamy wysiane poletka demonstracyjne marki Pionier, ponieważ Pionier to jedna z największych firm hodowlanych, jeżeli chodzi o genetykę kukurydzy w Polsce i na świecie. Mamy tutaj wysianych 14 mieszańców kukurydzy w przedziale FAO od 230 do 330. Tak więc każdy rolnik, który tutaj dzisiaj przyjedzie, który sieje u siebie na gospodarstwie kukurydzę, no będzie miał możliwość zobaczenia tego na żywo, jak to wygląda na polu, jak dana odmiana się prezentuje, no i mam nadzieję wybierze coś odpowiedniego do siebie, do gospodarstwa. Oczywiście też gorąco zapraszamy wszystkich, żeby tutaj cały czas ten labirynt odwiedzali, ponieważ on nie zostanie skoszony. Myślę, że jeszcze dobre miesiąc, półtora po tym dzisiejszym spotkaniu będzie dostępny, będzie można przyjechać, będzie można się pobawić.